O Boże, ten dźwięk na pewno go znacie. Ostatnio słyszę go w mojej głowie aż za często. Na szczęście powoli wychodzę z tego nałogu od paru lat. Moi drodzy, uważam, że należy wspierać osoby, które próbują rzucić kikanie, ale należy robić to stopniowo, etapami. Dlatego dziś sam nie będę kikał, ale aby dostarczyć ten zabójczy środek, w małej dawce zobaczę, jak to robią inni. Potyczka na mapie, moi drodzy, kopalnie. GW Pantera, artyleria siódmego poziomu. I bohater zrobi tutaj prawdziwy pogrom, którego powinien się wstydzić. Mam nadzieję, że teraz jest mu głupio. I powiem wam więcej. My mu tego nie wybaczymy. Niech cierpi gagatek. Ostatnio, słuchajcie, wczoraj, jak grałem Artą T92, zrobiłem... Prawie 6000 uszkodzeń, to płakałem po bitwie. Kurde, przyznałem się do grania artą, A podobno rzucam na mi. Nie. No niestety, no, to było silniejsze ode mnie, ale tylko jedna bitwa była, przepraszam. No dobra, wróćmy do naszego bohatera Yamasteri z kanu Fałsop. To słuchajcie, jest kolejny przykład fińskiego klanu, gdzie są świetni artylerzyści którzy jednak nie mają predyspozycji do poruszania się. To jest typowy gracz Artem, który wjeżdża w pozycję, w krzak i stoi tam do uszarnej śmierci, nie przestawia się. A jak wiecie, artylerię można kontrolować I to dość skutecznie, szczególnie na takiej małej mapce. Więc nie rozumiem, dlaczego się on nie przestawia. Dla mnie byłby on łatwym celem, ale powiedzmy, że no, po prostu nikt go nie kontruje, więc ma farta. Może wiedział, że nie będą go kontrować, skubany. Tak czy siak... Ten strzał. O Boże, jakie to było okropne. 685. Współczuję temu biednemu T71. Także już sami widzicie, jaka jest sytuacja. Widzicie, co się dzieje. Bohater ryzykuje, ale. No. Artyleria z obrotową wieżyczką pomaga mu bardzo w zrobieniu wyniku. I teraz Hellcat. Wyjaśniony. Póki co, początek bardzo dobry. Dwa fragi. Dlaczego powiedziałem o tym fińskim kranie, fińskim zawodniku? Otóż powinniście wiedzieć, że Finowie syną z tego, że mają naprawdę wielu świetnych arciarzy. Kiedyś, kiedy grałem w fejmie, zawsze mieliśmy problem z tymi arciarzami: oni robili niewiarygodne rzeczy, potrafili wsadzić pocisk tam, gdzie nikt inny nie potrafił, trafić to, czego nie dało się trafić, i dlatego zawsze martwiliśmy się na myśl o bitwie z chociażby klanem RSOP, może kojarzycie. Tam klikerzy robili no coś niesamowitego i zarazem przerażającego. <grytania> Dzisiejszy bohater robi również akcję fajną, tylko że, co mnie zaskoczyło, niby gra na bogato, ale gra po taniości. Jak to należy interpretować? Dąży do tego, że ma czekoladkę, ale nie gra na samych pociskach goldowych, HE, tylko ma ich parę. Większość to zwykłe tanie HE-ki. one się różnią, to powinniście wiedzieć. No bo artyleria nie ma już pocisków przeciwpancernych. Różnica jest w promieniu rażenia odłamków. Tutaj jest 8,6 m, a tutaj jest, słuchajcie, 7,6 m. Penetracja, y, uszkodzenia są takie same, więc jest jedna różnica mała, no ale jest. I ono oczywiście może sprawić, że zrobicie więcej. Albo mniej trafiając obok celu. Bohater ma już trzy fragi. Kurde, nie wiem, czy mogę go nazwać bohaterem. <laughs> ma już trzy fragi. Teraz chyba czwarty nadciąga ten szwedzki Styr V. Albo clicker. No, za upolowanie Clickera powinniśmy być mu wdzięczni, więc powiedzmy, że to może być dobry wybór, a to proszę jaka zmyłka. No nieźle, no nieźle na tą M12. Ja o tym często też mówię jak... Um, a, nie, nie, nie nie mogę powiedzieć <laughs> przepraszam, nie mogę dokończyć zdania yy, chcę powiedzieć, że yy, lepiej jest właśnie robić takie nienaturalne ruchy kiedy mierzy w nas arta nie cały czas do przodu, nie cały czas do tyłu, nie cały czas w lewo, w prawo tylko trochę do przodu, trochę w prawo trochę w lewo, do tyłu wszystkie ruchy, które są niespotykane mogą utrudnić celowanie kiedy mierzymy z arty, prawda? Część z was. Yy, ta gorsza część. <noise> może o tym wiedzieć. No ja niestety do niej należę. Ale czego się nie robi, aby zdobyć 279 early. A tu proszę bardzo kolejny frak, kolejne zniszczenie komet polowany. Sytuacja w bitwie coraz gorsza, wynik 8:9, ale rywale mają mnóstwo ogrysków. HP głównie skupia się chyba na tym szwedzie Esterfales 1 i na 50 TP. Bo ogrysków mają pełno, teraz zobaczcie. Hummel nie dobija kołowca, a my, a my, No robimy piąte zniszczenie. Kurde, gościu fraguje jak szalony. Bałbym się go trochę na polu bitwy. 50 TP podjeżdża, powoli podjeżdża. A my chyba tutaj będziemy szukać tego Esterfała, który nam wcześniej umknął. Ale tu mierz, tak. Na ślepo? No, kurna, ze takie coś powinny być bany. <grystanie> no nie, no tutaj naprawdę dowali ładnie. Można było się tego spodziewać, że tam gdzieś się czai, ale nie ryzykowałbym raczej w takim momencie bitwy. Choć GW Pantera ma dużo pocisków, więc można pozwolić sobie na strzelanie na ślepo. Gorzej jest, jak grać taką artylerię jak obiekt 261. Tam naprawdę, uwierzcie mi, trzeba bardzo szanować pociski. To samo T92 wczoraj. Mi się skończyły. <laughs> Kurda, ale to jest to jest ta sama bitwa. Ja się odnoszę do jednej bitwy, także. Wiecie, musicie mi wybaczyć. Po prostu, no, słabo walczę z tym nałogiem. Ale cierpliwości jeszcze może jakoś to będzie. Co się tutaj dzieje? Dzień ciekawego, to ginie nam y, STRV74. Y, hmm. Wydaje mi się, że on tutaj przepikował po prostu. Mamy mnóstwo ogrysków, a przestrzał na 50p niestety nie ma. To, czego najbardziej nie mogę zrozumieć, to sposób, w jaki ten gracz graże. Nie przedstawia się błyskawicznie. O, proszę bardzo, 50P pudłuje. No i teraz nasz rajd mógłby go niby objechać, ale tego nie robi. Ciekawy jestem. Dlaczego oni po prostu? Ruszymy się z tej miejscówki, te parametrów, aby znaleźć przestrzeń, prawda? Wystarczyłoby się przestawić na lewo od kapa, co zajęłoby nam dosłownie chwilę i mielibyśmy przestrzał. Kolega mierzy plecy STRV-a. Na STRV dobrze jest mierzyć, bo w każdej chwili może wyjechać tutaj Diker Max, czy też strv Proszę bardzo, STRV już jedzie od drugiej strony. No i tracimy naszego sojusznika w lajcie. Teraz strzał bardzo nieudany. Właśnie to są te odłamki mniejsze. Na lepszych można byłoby zrobić troszkę więcej. No i teraz pytanie, czy uda nam się oddać jakiś magiczny strzał, który zmieni bieg tej bitwy, bo raczej wydaje się, że będzie przegrana. Esterfa plecami. Jest szansa, że będziemy mogli go przebić i zdjąć na hita. Mierzymy w boki. Po strzale Strv był na strzał. Pyk dobity. Teraz dikermax od góry. No, bardzo ryzykuję tym Dicker Maxem i Taranem zabija nam Szweda, ale my mamy go na hita do zdjęcia przymierzyć tylko niestety przestrzału nie ma. Zostajemy sami na czterech: na dwie arty Dicker Maxa i polskiego 50P prototyp. Najlepiej byłoby ich zaskoczyć z krzaczka. Tylko problem jest taki, że zdejmiemy jednego. Drugi nas wykończy. Arta może nas załatwić. Więc trzeba będzie postrzaro od razu skitrać się za budynkiem. I nawet wtedy nie ma gwarancji, że przeżyjemy. Pojawia się 50TP. Mamy go na hita. Kończymy delikwenta i od razu za budynek. Ten budynek tutaj jest troszkę dziurawy. Dziurawy dach, ale obie arty pudłują, Więc mamy teraz chwilę na przodowanie. A Dicker jeszcze nie dojechał. Co jednak najbardziej smuci to fakt, że... GW Pantera nie jest najlepszym zjadowcą, więc nie wiem, czy my go zobaczymy pierwsi. Może te krzaki nam pomogą. Arta dalej tutaj bombarduje, pojawia się Dicker Max. Mierzymy w niego nad budynkiem i pyk! Wpada dziewiąte zniszczenie. Teraz zostają już tylko dwie arty. Dalej train z budynkiem, tutaj mówię. Nie jest w pełni bezpiecznie. Arta mogłaby nas w teorii wykończyć, ale jej odłamki nie robią aż tak dużo. Na wyższych tirach jest to bardziej odczuwalne. Obie arty spudowały, i powinniśmy teraz wykorzystać tą chwilę spokoju, aby znaleźć inną, nieco bezpieczniejszą pozycję. Do końca bitwy, 5 minut, więc czas jeszcze jest. Ale te dwie arty, jak się za nie zabrać? Ymm, pierwsza myśl może być taka: krzaczki za tymi budynkami dalej w zaparte. No, ale nie, nie, to jest słuchajcie, bardzo, bardzo duże ryzyko. Tam trudno będzie się skitrać. Najlepiej jest zająć miejscóweczkę, w której zobaczymy rywala z wyprzedzeniem i nie będzie szansy, że nas zaskoczą w dwójkę, prawda? Że wjadą naraz jeden, drugi, i zdymiemy jednego, drugi nas pacnie. Tylko tak, żeby mieć zapas czasu i móc gdzieś manewrować. Ja bym rozważył miejscówkę w sektorze K4 albo tą. Tylko z tą jest taki problem, że nie widzimy tego, co się dzieje za nami. Bohater też dość nietypowo wszedł w ten snajperski. No, przepraszam, widok satelity. Doszło do tego, że może nieco rozsądnie byłoby zająć miejscówkę tutaj w krzaczorach. Zobaczcie, mamy krzaczek, widzimy to, widzimy to, wyjedzie, pyk, i mi się za osłoną. Tutaj, no jednak, można nas zaskoczyć od lewimanki, manki, od wody. No, jest troszkę tych niebezpieczeństw. Ale tutaj też nie byłoby tak fajnie, bo. Mówię, stoimy w krzaku, wyjeżdża Arta i pyk. O, proszę bardzo, pojawia się m 44 Nie możemy opuścić działa, ale po podjechaniu dało się... I szybko kitracie za skałę, szybciutko. Te skały są na tyle wysokie, że zapewniają nam osłonę przed M12. -ką. No chyba, że byłaby w mieście, ale... Miejmy nadzieję, że tak nie jest. O, teraz troszeczkę się odsłoniliśmy. M12 ma bardzo podobny dział do naszego, no ale widać, że to nie jest jakiś tam... Najlepszy grać, więc możliwe, że i załogę ma słabo i może też do końca nie znać tej mapy swojej arty, więc mamy tutaj na pewno nad nim przewagę doświadczenia, umiejętności i kolejna ważna rzecz, o której nie można zapominać, GW Pantera ma obrotową wieżę, która w tej sytuacji może się bardzo przydać. No taka jest według mnie prawda, no M12 zanim tam przymierzy, to minie dłuższa chwila, a my z obrotową wieżą mniej rozwalamy sobie celownik. I te, przy takim wyjeździe, jak tutaj, też możemy lepiej operować między skałami. 2 minuty 40 sekund do końca. Kolega Jamasteri wychodzi z założenia, że to do niego należy finalny ruch. Ta M12 pewnie już tam jest ym, bardzo przerażona tarapatami. Wynik był taki ładny, taka przewaga, a tutaj już jeden na jeden. Choć przewagę niby HP ma. Tak jednak w tym przypadku obiarty są na hita, prawda? Należy podjechać na kapa albo go szukać. Tylko, że wiemy o tym, że ostatnio on był w krzakach przed nami. A proszę bardzo, jednak jest prawie manki. No i to ciekawe, to to, że on tutaj... Jest w słabej pozycji, moglibyśmy na pewno wjechać na kapa i wywrzeć presję w ten sposób, on musiałby do nas przyjechać, no ale jednak bohater uznaje, że nie, ja podjadę, podjeżdża, okej, okay. tutaj tak jak powiedziałem, przewagę mamy my, zanim on się obróci, zanim on przymierzy, to, to minie chwila, ojojoj, oj, oj, zobaczcie, jest bokiem do nas, mamy go idealnie ustawionego i ten strzał z ja wchodzi. Niemiecka precyzja nawet na artylerii robi swoje. 11 fragów, 3400 ponad uszkodzeń, bitwa wygrana z wyciągiem. Jest z czego się cieszyć, jest z czego się smucić, wciąż Arta robi robotę jak widać. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą jedną bitwę na Arcie. Chyba wiecie jak to jest, a ja tymczasem życzę wam miłego dnia i do zobaczenia, cześć!